Szczęść Boże! Witam Was w kolejnym odcinku, już trzecim z serii Biskup też człowiek i mam tutaj takiego człowieka, bardzo konkretnego człowieka, ksiądz biskup Marek Solarczyk, biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej. Witam serdecznie księdza biskupa. Witam serdecznie. Nie mogę w ogóle inaczej zareagować, jak to, jak księdza okrzyknięto, radosny biskup. Jako celebryta w pewnym tabloidzie 4 lata temu. Zaświadczam, że nie maczałem w tym palców, żeby mnie tak określono. Akurat ja w tym uwierzę. Został ksiądz biskup okrzyknięty gwiazdą internetu. Ja to czytałam sama, osobiście. A to jest chyba tylko najlepszy dowód na to, jakie są mechanizmy medialne. Jedna osoba coś napisze, kilka powtórzy. Jeszcze więcej, większa ilość osób się tym zainteresuje, no i potem już łatwo. No i to tak zostanie, że po wieki wieków amen. Będzie radosny biskup, zawsze uśmiechnięty. Na pewnym etapie tak było, a jak będzie dalej, zobaczymy. Ale nie, tak poważnie mówiąc, biskup może być takim celebrytą, osobą, która właśnie będzie gwiazdą internetu, bo przecież ksiądz biskup już od lat i Twitter, i Facebook. To znaczy, ja myślę, że rozróżnimy pojęcia, bo to, że... Celebryta, no to raczej jest chyba pewna osoba, która troszeczkę, to określenie, troszeczkę w zamyśle ma chęć do swoistego lansu. A to, że jestem osobą publiczną, jestem. To, że gdzieś w jakiś sposób jestem obecnym, no nie wypieram się tego. Akurat obecność w mediach społecznościowych jest stosunkowo mocno przemyślana, akurat w moim wypadku. Co do miejsca i co do formy. I to jest. Oczywiście, kiedy mówimy o takich osobach, to kiedy patrzę na biskupa Barona ze Stanów Zjednoczonych, to ja jestem po prostu mały pikuś przy nim, jeżeli chodzi o osobę rozpoznawalną, osobę, która ma zakres i zasięgi, zasięgów i różnych innych form. Jestem, no, nie da się ukryć, a biorąc pod uwagę to, co się kojarzy właśnie z tą rozpoznawalnością, na pewno wynika też z uczestnictwa w mediach społecznościowych, a to też się wzięło między innymi dlatego, żeby dać szansę innym osobom, żeby uczestniczyli, żeby w jakiś sposób potwierdzać, żeby mogli się też włączać, bo ja mam też głębokie przekonanie, że dzięki temu nie tylko ktoś lajkuje i ogląda, ale przede wszystkim się za mnie modli i mnie wspiera. A to bardzo ważne, bo to już podkreślaliśmy, żeby modlić się za biskupów, a nie tylko marudzić, że taki biskup, czy taki biskup. A pytanie, a modlisz się za swojego biskupa? Wspierasz modlitwą? Bo jak nie wspierasz, to nie krytykuj. Bo ja się za was modlę. No, właśnie. Ale też ksiądz biskup powiedział w jednym z wywiadów, że księdza fanpage jest odbiciem biskupiej posługi. Co to znaczy? Taka była historia też nawet, kiedy on powstawał, czyli już prawie 9 lat temu, bo za kilka tygodni będzie, właściwie za tydzień z kawałeczkiem będzie 9. rocznica, kiedy ja się dowiedziałem o nominacji biskupi, a później będą te kolejne etapy, kiedy została ogłoszona, kiedy przyjąłem święcenia biskupie. I na samym początku moi współpracownicy zaproponowali mi przyjaciele, ludzie mi życzliwi, mówią, może Facebook. Ja mówię, ale ja nie mam swojego prywatnego profilu i nie wyobrażam sobie, żebym nawet znajdował czas, jak moja wyobraźnia wtedy mi podpowiadała, żeby mógł się tam rzeczywiście znaleźć w takim pełnym wydaniu, zaangażowaniu czasowym. Oni mówią, nie, fanpage, będziemy wspierać, będziemy pomagać, żeby właśnie był to ślad i pewien znak posługi biskupiej. I od tego się tak naprawdę zaczęła, więc zaświadczam, to jest fanpage, ja do tej pory nie mam swojego prywatnego profilu, konta, ale są jakby kolejne etapy, bo na przykład po pewnym czasie pojawiły się takie komentarze, że szkoda, że to administratorzy tylko prowadzą, że biskup sam nie wstawia niczego. I między innymi na skutek takiego komentarza pojawiła się moja aktywność na Twitterze, która już jest ponad 7-letnia. Oczywiście też, tak jak zaznaczyłem, z pewnym tam konkretnym nastawieniem. Ale zasadniczo, oddolna inicjatywa tak, była. Tak, chodziło o to. Tak. I taki był mój zamysł, że skoro ma być to moje, to chciałbym, żeby to były moje komentarze do Ewangelii na dany dzień, związane z aktualnymi różnymi przemyśleniami. I tak to jest. Codziennie rano, o tej zasadniczo godzinie 6, ale jak staję wcześniej, no to i wcześniej pojawia się ten tweet, a później pojawiła się na przykład taka refleksja i takie pytanie, ktoś skomentował, że szkoda, że na przykład nie wiedział, że ja gdzieś jestem, że będę, chciałby też wziąć udział i pojawiły się zapowiedzi.
I to jest jakby pewna dynamika tego wszystkiego, co się rozwija na fanpage'u, a czas kwarantanny i różne dzieła, które były związane chociażby z moimi dziełami rekolekcyjnymi dla dorosłych, dla młodzieży, dla dzieci, sprawiły, że zostało założone profil na YouTubie, kanał na YouTubie, żeby te filmy można podobnie było... Podobnie jak nasz, tak. żeby te filmy można było po prostu spokojnie tam bezpiecznie zamieszczać. I tak to się właśnie rozwija. Do tego jeszcze doszedł Instagram w pewnym momencie. To, że mam konto na TikToku, i na Snapchacie, mam, ale jeszcze zbytnio z tego nie korzystam. Chociaż jeżeli już na TikToku zaczął się pojawiać na przykład ksiądz arcybiskup Jorge Patron Wong, sekretarz Kongregacji Duchowieństwa, to ja nie wiem, czy ja czegoś jednak też na tym TikToku nie spróbuję. Może by trzeba było, może coś z mamą, bo moja mama też powinna, prawda? Haneczko, pozdrawiamy cię, też powinnaś na TikToku sobie profil założyć, tak? Ja z moją mamą to już mogę tylko w wymiarze duchowym. Od 17 lat mama wierzy, że już jest u Pana Boga na wieki, w Jego pełni miłości. Ale jak będzie taka wola i taki Pan Bóg postawi pewne wyzwania, że to się rzeczywiście przyda, to dlaczego nie? No pewnie, że tak. Ale jeszcze mam takie pytanie. Skoro już ksiądz biskup wspomniał, 9 lat temu dowiedział się o nominacji, czy ten pierwszy moment ksiądz biskup pamięta? Wyśmienicie pamiętam. Takich rzeczy się nie zapomina. A podzieli się ksiądz biskup z nami? Ale rzeczywiście. Po pierwsze, dzień, kiedy się dowiedziałem, to był czwartek, to był 6 października. Jako proboszcz parafii katedralnej tutaj u nas na warszawskiej Pradze, świętego Michała i Floriana, byłem w szkole, prowadziłem lekcję. Zresztą tak jak czynię to do tej pory. 29 rok w ogóle, a 28 w jednej szkole. Czyli tak wtrącając, tylko biskup nadal może uczyć w szkole? Może. Tak, dlaczego nie? Jak dostanie misję kanoniczną od swojego szefa, chyba że jest szefem, to sam sobie ją da, to oczywiście, że może. W każdym razie ja uczę. W czwartek idę po raz kolejny do moich uczniów. Mam dwie klasy aktualnie. Drugą klasę pogimnazjalną, czyli to już jest klasa przedmaturalna i mam pierwszą klasę teraz od miesiąca. Ciekawa jestem, jak to jest klasówki pisać u biskupa. Aha, to już będzie słodka tajemnica na razie, ale wracając do głównego pytania, to był czwartek. Oczywiście ja też się śmieję, że tak jak opowiadana jest historia o Karolu Wojtyle, że on się dowiedział, będąc wezwanym z kajaków, o swojej nominacji biskupiej. Notabene dzisiaj jest jego rocznica sakry biskupiej, 28 września, bo tego dnia nagrywamy ten materiał. Tego dnia nagrywamy, tak. Także będziecie oglądać w listopadzie, więc pozdrawiamy. Piękny czas. A ja 19 listopada miałem święcenia biskupie, tak więc to... I to akurat będzie chyba zaraz po naszej emisji. To cieszę się ogromnie. W każdym bądź razie to był czwartek i prowadząc lekcję czułem, że coś mi wibruje telefon w kieszeni, ale prowadząc nie odbierałem. I na przerwie zobaczyłem, że w międzyczasie też przyszedł SMS, był to ksiądz arcybiskup Henryk Hozer, mój szef ówczesny. I w SMS-ie była prośba, proszę o pilny kontakt. To dzwoniam, ale zaznaczam, że jako proboszcz katedry, jako ceremoniarz diecezjalny, mieszkając właściwie po sąsiedzku z księdzem arcybiskupem, ja byłem włączony w tak wiele różnych dzieł i spraw wspólnych, że telefon od niego nie był dla mnie czymś zaskakującym. Po prostu zdarzało się to. A więc odzwaniam do księdza arcybiskupa. I on się wtedy mnie pyta, w pierwszych słowach mówi, gdzie ksiądz proboszcz się podziewa? Ja mówię, w czwartek, to jestem w szkole, na lekcjach. A o co chodzi? Bo ja bym chciał się spotkać się z tym proboszczem. Ja mówię, mam jeszcze 2 godziny. Jeżeli potrzeba coś jest wyjątkowego, to będę oczywiście starał się jakoś tutaj to pozałatwiać w szkole. Nie, spokojnie, proszę przyjść na modlitwę aniołpańskiej do kurii, potem się spotkamy. Dobrze, więc prowadziłem dalej lekcję. Przyszedłem rzeczywiście do kurii, bo to akurat ze szkoły. Wracając, po prostu zaszedłem tam. Po modlitwie ksiądz arcybiskup mnie zaprosił do swojego gabinetu i usiedliśmy przy stole i patrząc mi w oczy, mówi, księże proboszczu, chciałem poinformować, że ojciec święty Benedykt mianował księdza proboszcza biskupem pomocniczym naszej diecezji. Tak się to zaczęło. Oczywiście potem była, cała reszta. Co w sercu się wydarzyło? Jaka była ta reakcja w sercu taka? Przyznaję, że nie potrafię teraz powiedzieć. Nie było nic aż takiego. Radość, zatroskanie, smutek, wszystko. Po prostu wszystko. To jest taka stopklatka po prostu wtedy.
Ja mogę sobie tylko w formie żartu dodać i tak to komentuję, że musiałem mieć dziwną minę, bo ksiądz arcybiskup za chwilę tylko tak patrząc na mnie mówi, ale proszę nie odmawiać. Tak więc i potem wtedy też powiedział no wiele, wiele pięknych słów i zdań, które pamiętam do dzisiaj, ale między innymi powiedział takie dwa ważne zdania. Po pierwsze, mówi, obaj będziemy następcami apostołów, którego to się kiedyś okaże, i obaj z naszej posługi zdamy sprawę przed Panem. I to rzeczywiście takie no, wprowadzenie w całe bogactwo tego wszystkiego, co niesie w sobie przyjęcie święceń biskupii i sakra biskupia i świadomość tego, tej sukcesji apostolskiej, tego, że jest się następcą tych wielkich dzieł, które Chrystus zawierzył apostołom, no, robi swoje. A skąd w takim razie to hasło? Wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy. Skąd akurat wybór tego konkretnego zdania? Akurat ci, którzy mnie znają, to bardzo dobrze wiedzą. Trudno by było, żeby było inne, tak to nazwijmy. Historia jest bardzo prosta. To znaczy, to jest zdanie, które ja miałem na swoim obrazku prymicyjnym przy święceniach kapłańskich. Dla osób, które za bardzo nie kojarzą, co ja przed chwilą powiedziałem, to kiedy ksiądz jest święcony, kiedy przygotowuje się do pierwszych mszy, które są nazywane prymicyjnymi, wtedy zwyczajnie jako pamiątka takich mszy są obrazki, które mają jakąś część religijną, pobożnościową z jednej strony, a z drugiej strony jest czysto historyczna, imię, nazwisko, ewentualnie rok, data i jakieś słowo, motto, potem potencjalnie jakieś słowo wdzięczności święconego księdza. I na tym obrazku ja miałem właśnie to zdanie z Ewangelii świętego Marka, które wybrałem. To też jest historia dłuższa, ale ono też się pojawiło tam nieprzypadkowo. Po pierwsze ze świętego Marka, mojego patrona. Po drugie rzeczywiście 9 rozdział Marka, wyjątkowa okoliczność. I im dłużej to zdanie mi towarzyszy i cała historia z tamtego fragmentu Ewangelii, to wiem, że rzeczywiście te słowa, wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy, są niesamowicie cenne. A to są słowa, które powiedział Jezus do Ojca, który przyprowadził do Jego uczniów wtedy, kiedy On był z trzema na Górze Przemienienia, przyprowadził swojego chorego syna, prosząc, żeby go uzdrowili, a oni nie mogli. Nie mogli, tak. I wtedy Chrystus jakby zarzucił brak wiary, ten powiedział, przymnóż mi wiary, zarać mojemu niedowiarstwu i wtedy właśnie powiedział, wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy. I kiedy przyszła nominacja biskupia, kiedy się pojawia ten motyw, że szuka się, czy pojawia się no, zawołanie biskupie swoiste, właśnie motto, taka myśl na całą posługę, to dla mnie wydawało się to oczywiste, że te słowa, które były wtedy na obrazku i do których ja często wracałem w swoich różnych przemyśleniach, one są tak mocne i tak ważne, że chciałbym, żeby były mottem mojej posługi. I spójne i tak z tą posługą. A że jeszcze po łacinie też ładnie brzmiał omnia possibilia credenti, to już w ogóle nie było żadnych przeszkód. Ale jeżeli już wróciliśmy do tego obrazka prymicyjnego, to zanim seminarium, tak cofnę się po to, żeby później jeszcze dojść do samych święceń, ale zanim seminarium, to technikum samochodowe. Ja rozumiem, że mamy jedną wspólną pasję samochody, ale pewnie nie jedną, pewnie jeszcze jakąś byśmy znaleźli, ale ta jest akurat tutaj pewna. Ale ja rozumiem, że to nie była pasja tylko do selfie z papamobile i marzenia o swoim papamobile, tylko skąd to w ogóle to technikum samochodowe? Znaczy, to jest też bardzo taki dla mnie naturalny etap, który był tak oczywisty dla mnie od maleńkości, od dzieciństwa. A kiedy powiem, że mój tata był taksówkarzem i w moim domu samochód to była niesamowicie istotna dla młodego człowieka część życia w ogóle, bo to nie chodziło o sam pojazd, ale to, co tata robił z tym pojazdem, to, co się działo w garażu, bo przecież sam naprawiał samochód. Dla mnie było to wielkim wyzwaniem jako młodego chłopaka, że można wyjąć silnik samochodu, można go rozłożyć, można go złożyć, nic nie zostaje i wszystko działa. Do tego jeszcze dodajmy, dwóch moich wujków też miało taką profesję. Czterech moich braci ciotecznych przede mną szło przez tę szkołę, którą również ja skończyłem. Po prostu dla mnie wydawało się tak oczywiste, że moje życie będzie związane z motoryzacją. To była moja pasja po prostu. No to kiedy to Pan Bóg powiedział, nie, drogi Marku, nie
motoryzacja, ale ja Ciebie chcę, żebyś prowadził inny pojazd, może statek, właśnie statek mojego kościoła, jak to tam... Znaczy, ja myślę, że za czasów Pana Jezusa nie było samochodów, a więc On nie wykorzystywał tych obrazów i porównań w swoich przypowieściach, ale ja jestem przekonany, że gdyby powiedział, no ale to spróbujcie to wykorzystać, ja mam bardzo wiele analogii, też już wielokrotnie to powtarzałem i oczywiście jestem ograniczony pewną wrażliwością słuchaczy, żeby wykorzystać jeden z moich ulubionych przykładów, mianowicie działanie silnika czterosuwowego spalinowego jako omówienie natury sakramentu Eucharystii Mszy Świętej. Rewelacja, naprawdę. Ja wiem, ja to znam, ale nie wiem, czy zdążymy opowiedzieć. Nie, żeby nie było rzeczy, które trzeba było dodatkowo tłumaczyć. Dlatego powiedziałem, specyfika słuchacza, który mniej więcej wie, o czym ja mówię, jeżeli chodzi o te cykle pracy silnika. Ale wracając, po prostu ja byłem w tej pasji życia. Ja to kochałem, ja się temu rzeczywiście oddawałem. Do dzisiaj wyobraźnia motoryzacyjna, mechaniczna, techniczna po prostu jest we mnie, no bo po prostu to jest moje życie, to było moje życie. Selfie to może z papomilem nie, ale samochody ówczesne, lat 80., kiedy ja byłem w szkole, że się ówczesne, najnowsze rozwiązania, no była pasja przejechać się, ojeju, wtedy maluch to było wielkie, wielkie halo, już nie mówiąc o Polonezie wtedy produkowanym. Ale wracając, po prostu tak było. Przyszedł taki moment, ja go upatruję gdzieś w czwartej klasie technikum. To jest tak naprawdę gdzieś może końcówka nawet czwartej klasy technikum. Początek piątej, ale to nie był taki jeden taki fragment mojego życia, taki doszedłem do ściany, mur, znalazłem furtkę, jeju, kapłaństwo. Nie, po prostu szedłem przez życie i zaczynało się tak troszeczkę to, co było tylko motoryzacyjne, przy różnych innych pasjach historycznych, lotnictwem, szczególnie śmigłowcami, takie były pasje wtedy Marka Solarczyka młodego, zaczęło się to wypełniać troszeczkę innymi doświadczeniami, jeżeli chodzi o sprawy związane z wiarą i z Kościołem i moim miejscem w Kościele. Z całą pewnością to był też taki moment, kiedy ja byłem coraz bardziej zaangażowany jako ministrant. Ja rozpocząłem wtedy kurs lektorski, ja spotkałem wtedy bardzo wielu fantastycznych młodych chłopaków, którzy też szli z całym zaangażowaniem, a jednocześnie bardzo fajnych, fantastycznych księży, którzy za przeproszeniem mnie przeciągnęli na tą stronę, nie namawiając, nie, ale swoim przykładem, swoim świadectwem. Życia. I myślę, że to było tak naprawdę takie światło, które przez nich Bóg zapalił we mnie i ono potem rozświetliło moje życie. I nigdy się nie pojawiły wątpliwości, czy na etapie seminarium, czy później, czy to na pewno tego, Panie Boże, ode mnie chciałeś? I znowu, tak jak przy naszym pierwszym pytaniu o celebrytę, pytanie, jaka jest definicja wątpliwości? Bo oczywiste jest, że to nie była totalna euforia zawsze. To, że były pytania, to, że człowiek nie miał, ja nie miałem, przyznaję, nie miałem wątpliwości, które by były taką sytuacją, że bardziej byłem przekonany na nie i teraz przekonajcie mnie, że tak. Byłem na tak, ale to nie było na 100%. I myślę, że w życiu wielu, szczególnie przed święceniami kapłańskimi, ja kojarzę tak to u siebie, że właśnie kiedy się wraca na piąty rok do seminarium, który się kończy święceniami diakonatu, czyli już tymi już ostatecznymi decyzjami, które przełożeni podejmują, dopuszczając, ale człowiek musi mieć własną decyzję, że chce w to wejść, to nawet z kolegami żeśmy tak rozmawiali, że kiedy wracamy już po wakacjach, to my musimy być rzeczywiście przekonani, że to jest to. I przyznaję, że wakacje z czwartego na piąty rok były takie niosące bardzo wiele pytań. Łącznie również i z tym, że to był akurat czas, że wielu moich kolegów, przyjaciół, znajomych akurat zawierało związki małżeńskie. Ja chodziłem właśnie na te chciałam chodziłem na te śluby i się zastanawiałem sobie pytanie, czy to rzeczywiście nie jest, czy to nie jest tamta moja droga. A więc pytania były oczywiście. Właśnie może na tej zasadzie, że były pytania, na które człowiek szukał i potrzebował odpowiedzi. I to takie w wolności absolutnie tak, podejmowane odpowiedzi. Zdecydowanie, więc tak. Nie, że ktoś powiedział, nie, jak już jesteś, to zostań. Bo niektórzy tak mówią, że jak syn chce iść do seminarium, a rodzic nie chce puścić, to mówi, tak, już pójdziesz, już cię tam zmuszą, przytrzymają. To nieprawda. Jasno nie, mówimy, nie, prawda, nie. Że to nieprawda. Chociaż jeżeli jesteśmy przy tym, że ktoś coś mówi, to akurat moja kochana starsza siostra
kiedy no, była pierwszą powierniczką spośród moich bliskich, której powiedziałem, że planuję pójść do seminarium jako uczeń już piątej klasy technikum, to tak na mnie wtedy poważnie spojrzała. Mówi, że nie pamięta tego, ale tak było. I mówi, ale się dobrze zastanów, bo to decyzja na całe życie. A więc to było w tę stronę. To było w tę stronę. Tak, ale jeszcze, bo tak potocznie mówi się, biskup Solarczyk to jest biskup od młodzieży i powołań. Co jak ksiądz biskup... Mam takie funkcje. To jak ksiądz biskup te powołania załatwia? Mam takie funkcje zlecone przez konferencję episkopatu. Jestem delegatem do spraw powołań i akurat też jestem przewodniczącym Rady do spraw duszpasterstwa młodzieży, a przy tej okazji asystentem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Dobrze wiemy, że jeżeli chodzi o to załatwianie powołań, to nawet to, co ja tutaj powiedziałem przed chwilą na swoim przykładzie, oczywiście od razu stajemy wobec pewnego świadectwa świata, który otacza. Też nie był łatwy wtedy, nie oszukujmy się. Ja decydowałem się pójść do seminarium, ja skończyłem technikum w 1986 roku. W 1984 został zamordowany ksiądz Jerzy Popiełuszko. W 1981 stan wojenny, w 1982 został skazany na długoletnie więzienie, pochodzący wtedy z mojej parafii ksiądz Sylwester Zych. Ja jako kleryk brałem udział w jego pogrzebie w 1989 roku, przepraszam, w lipcu. Zamordowane przez Służbę Bezpieczeństwa. Więc jeżeli mówimy już o pewnych warunkach zewnętrznych, to jest tak. Oczywiście doświadczenie rodziny, domu, rodziców wspomnianej mojej siostry, doświadczenie środowiska, które mnie otaczało. Ale ostatecznie rzecz biorąc, tak naprawdę no, pewna gotowość i otwartość człowieka na to, że ja rzeczywiście spróbuję przyjąć to, co dzięki tym wszystkim życzliwym osobom miałem szansę odczytać. I myślę, że to jest tak naprawdę właśnie cała tajemnica powołania. Im dłużej uczestniczę w różnych przestrzeniach, które się nazywają duszpasterstwo powołań, osób, które się tym zajmują, to nie da się ukryć, że też to, co 2 lata temu w czasie synodu w Rzymie było potwierdzone, w którym miałem okazję brać udział, to towarzyszenie w rozeznawaniu. To jest tak naprawdę właśnie ta tajemnica. A ostatecznie, no właśnie to nie jest tak, masz pójść, nikogo się nie da się przymusić do tego, żeby był pełen radości, oddania i poświęcenia. Musi być tutaj wolność i współpraca, jakkolwiek by to nie brzmiało znowu teologicznie w slangu, z łaską Bożą. A tak, bez łaski się nie da wytrwać w powołaniu ani takim, ani małżeńskim. Co widzimy teraz, że jak świat staje na głowie i mówi, że bez łaski ja sobie poradzę, to widzimy, ile jest rozwodu i ile odejść też z dróg życia konsekrowanego czy duchownych. Ale to właśnie to, jak odrzucamy Bożą łaskę. Jest. Jak próbujemy kombinować po swojemu. Ale jeszcze a propos niekombinowania po swojemu, bo ksiądz biskup poszedł do seminarium diecezji warszawskiej, bo była jedna. Ale rocznik księdza biskupa święceń to był pierwszy, który był święcony jako dla diecezji warszawsko-prawskiej, czyli tutaj w katedrze świętego Floriana. Oczywiście tutaj jest lekka sugestia i prowokacja pod moje doświadczenia historyczne. Mogłem długo na ten temat mówić, ale faktem jest, że tak naprawdę właśnie lata 90. i rok 2004 przyniósł pewne zmiany w strukturze kościelnej, administracyjnej kościoła w Polsce, a na pewno 92. Ja tak naprawdę zawsze przypominam i mówię, że ten 92 rok i te zmiany i powstanie nowej diecezji, patrząc na dzieje te ponad 1000-letnie w Polsce, tak naprawdę był jedyny, który miał ewidentnie tylko motywy takie duszpasterskie. Nic nam nie zabrali, nic żeśmy nie zyskali w terytoriach, nie trzeba było tworzyć nowych diecezji. I jeżeli chodzi o moje życie, no to wtedy rzeczywiście ja jako mieszkający w archidiecezji warszawskiej, rozległej archidiecezji, od wschodnich tutaj stron graniczących z siedleckimi ziemiami, aż pod Łódź prawie, Krośniewice i tamte rejony. Archidiecezja została, tak najogólniej mówiąc, podzielona na 3 i została archidiecezja warszawska, a powstała diecezja łowicka i diecezja warszawsko-praska. Ja byłem wtedy na praktykach jako diakon, 25 marca 92 rok, a my przecież 28 maja, czyli za 2 miesiące, mieliśmy wyznaczony termin święceń. Kiedy przyszła ta informacja, to po pierwsze
No ale to jak? No bo my już jako diakoni byliśmy inkardynowani, czyli włączeni, bo duchowny jest zawsze włączony w jakąś strukturę kościelną. Byśmy włączeni do archidiecezji warszawskiej. Co będzie dalej z nami? Gdzie będziemy pracowali? Po drugie, no właśnie, czy będą te święcenia? Kiedy będą? Gdzie będą? Kto będzie święcił? No wtedy przyszło to rozstrzygnięcie, że zasadniczo z której diecezji się pochodzi. Tam jest się przypisany, a więc ja z terenu warszawsko-praskiej. I dlatego też tutaj byłem święcony jako pierwszy rocznik rzeczywiście razem z moimi 14 kolegami w katedrze warszawsko-praskiej przez biskupa Kazimierza Romaniuka. Jakieś uczucia z tamtego czasu? Co biskup pamięta? Znowu bardzo wiele. Oczywiście no, samo doświadczenie święceń kapłańskich. Ja nie zapomnę tego momentu, kiedy człowiek rzeczywiście w ramach sprawowania mszy świętej wyciąga dłoń na moment konsekracji i wypowiada słowa przeistoczenia i dociera do człowieka i z wiarą przyjmuje, że te słowa mają moc, że ten sakrament staje się faktem. Oczywiście jest szef jako główny, biskup Kazimierz, oczywiście jest iluś koncelebransów, my jesteśmy koledzy. Ale ja jako ksiądz wypowiadam te słowa, więc ja sobie nie komentuję czegoś z boku. Ja jestem w centrum tego wszystkiego. Wyjątkowe doświadczenie. Już nie mówiąc też i o takim momencie, kiedy kończyła się ta uroczystość, żeśmy składali życzenia biskupowi Kazimierzowi. Dostał bukiet z 15 kwiatków. Każdy inny, który miał symbolizować właśnie nasz rocznik z 15 się składający i każdy z nas inny. Ale wtedy biskup Kazimierz w ogóle jeszcze w homilii powiedział taką, biblista, wyjątkowy człowiek, powiedział takie nawiązanie, że w Starym Testamencie na ofiarę, na pierwociny składało się to, co najlepsze. I mówi, i tak w taki sposób na was patrzymy. Jesteście pierwocinami naszej diecezji. Powtarzam, no wiele doświadczeń, już nie mówiąc, Kościół Świętego Floriana, w którym po roku ja zostałem wikariuszem. 12 lat byłem tam wikariuszem, potem byłem proboszczem. Wyjątkowy czas, wyjątkowe doświadczenia. Tak, to jest posługa w ogóle kapłana. Jest czymś tak niesamowitym i tak niebywałym, że czasem o tym zapominamy, mam wrażenie. Że na słowo sprowadzacie Boga na ołtarz, Jezusa sprowadzacie na ołtarz. To jest niebywałe. Niebo. Tak, otwieracie niebo. Tak, ale będę musiała zapytać jeszcze o coś, o co zapytała moja mama. Raczej zapytała. Ona, jak poznaliście się, pamiętam, powiedziała, że pierwsza jej reakcja, jak zobaczyła księdza biskupa, mówi, to jest taki biskup na rany. Taki, którego można przykleić jak plasterek i samym tym uśmiechem. I podobne słowa mówiła Urszula Leduchowska, która mówiła, że samym uśmiechem możemy drugiego człowieka i zewangelizować i uratować mu życie. Więc ksiądz jest nazywany uśmiechniętym biskupem. Czy to tak właśnie za Urszulą, czy tak z natury? I czy ten uśmiech jest zawsze? Czy jest coś, co też spędza ten uśmiech z ust? Znaczy, po pierwsze, staram się, żeby był on szczery. I to jest punkt wyjściowy. Pierwszy taki moment, który uświadamia mi wartość uśmiechu i życzliwości, jest związany z moim doświadczeniem i tu się pojawi kolejny kapłan. Kiedy jako alum kleryk po skończeniu czwartego roku odbywałem pierwsze praktyki duszpasterskie i zostałem skierowany przez moich przełożonych seminarium na praktyki do Klarysewa. Stara cała archidiecezja, Klarysew, początek Konstancina, jak się jedzie od Warszawy. W dawnych czasach może bardziej kojarzony z tym, że tam była willa Edwarda Gierka. Zresztą rzeczywiście granicząca prawie z kościołem. Tam był jeszcze dom dziecka. Zresztą jest potem od 90 roku znowu został otwarty. I tam wtedy proboszczem był ksiądz Andrzej Fijałkowski. Pozdrawiam serdecznie księdza Andrzeja. Pozdrawiam. Skoro listopad, to niedługo znowu imieniny Andrzejki. Zresztą potem byłem też i na drugich praktykach jako diakon u niego. I to jest człowiek, to był człowiek. Człowiek tak ogromnej życzliwości, tak ogromnej serdeczności. Może nawet nie takiego uśmiechu od ucha do ucha, za przeproszeniem, nie miał banana na twarzy non-stop, ale rzeczywiście on mnie zadziwiał. Naprawdę, kiedy jest się 4 tygodnie, ta pierwsza praktyka, dzień w dzień,
Mieszkaliśmy przecież razem, żeśmy razem szykowali śniadania i kolacje, bo tam nie było gospodyni na obiady, żeśmy chodzili do takiej Pani Marii, świętej pamięci już. Ja widziałem jego życzliwość, jego otwartość. Ja nigdy nie widziałem jego zniecierpliwienia dla ludzi. Dla mnie takim wyjątkowym momentem, już w czasie potem już następnych praktyk, tych wielkopostnych, w 92 roku właśnie, była taka sytuacja, był bardzo ciężki dzień. Rzeczywiście taki obciążający wieloma różnymi obowiązkami. Żeśmy zjedli kolację, posprzątaliśmy i oglądaliśmy właśnie jakieś te wiadomości wieczorne, czy to dziennik, czy wydarzenia się to nazywało, już nie pamiętam. I gdzieś koło godziny 20 dzwoni domofon. Tam plebania była jakby na tyłach kościoła, była i w jednej bryle, jest. I on taki rzeczywiście już zmęczony, już taki pragnący zapewne, każdy normalny by chciał już tylko odpocząć. Odbiera domofon i z taką życzliwością w głosie odpowiada ludziom, którzy się okazuje, że przyszli o tej porze, żeby spisać akt chrztu swojego dziecka. Mhm. A on do nich mówi, kochani, wejdźcie, już zaraz do was wejdę. Cieszę się, żeście przyszli. I dla mnie, ja to mam to cały czas w pamięci. I nie ukrywam, że on był, ksiądz Andrzej, jest dla mnie, ale w tamtym momencie też był takim właśnie takim wyjątkowym darem. I kiedy mówimy o wartości takich działań, jak praktyki duszpasterskie, ja się bardzo wiele rzeczy nauczyłem, ale on przede wszystkim pokazał wartość takiej postawy. I to jest jakby gdzieś ten motyw, że gdzieś to starałem się przyjąć do siebie. Oczywiście, tak jak wspomniałem, staram się być szczery i jestem szczery. Może mam większą predyspozycję do tego. Oczywiście też gdzieś staram się przywoływać takie różne refleksje, które niektórzy też już wiesz, znają, którzy mnie znają, że powtarzam sobie bardzo często. Nie wymyślajmy problemów, kiedy ich nie ma. Jak będą, będziemy je rozwiązywać, a może się w ogóle nie pojawią. To daje pewien dystans. A z drugiej strony ta otwartość, ta życzliwość. Oczywiście ja potem gdzieś się dowiedziałem, a jako biskup tym bardziej w tym uczestniczę, udzielając sakramentu bierzmowania i przeżywając niesamowite tajemnice Ducha Świętego, że jednym z owoców Ducha jest radość, jest spokój, jest dobroć, jest cierpliwość. Właściwie w tej radości i w tym uśmiechu się to wszystko zawiera. I to jest taki moment. Kończąc ten wątek, czy są takie momenty, kiedy nie ma uśmiechu? Oczywiście, że są. Wtedy, kiedy są sprawy poważne. Ja mogę mieć, daj Boże, pokój na twarzy. Mhm. Ale kiedy są sprawy poważne, kiedy są dramatyczne po ludzku. Albo są poważne, bo kiedy sprawuję sakrament. No, na pewno, kiedy jest część eucharystyczna, jeżeli jest ta część mszy świętej, kiedy dary eucharystyczne są już na ołtarzu i tak jak wspomnieliśmy, otwieram niebo. Oczywiście daj Boże, żeby był pokój, jasność, miłość i dary Boga, ale ja nie mogę mieć, za przeproszeniem, ryjka uśmiechniętego na zasadzie zobaczcie, jak mi jest dobrze. Nie, ja jestem wobec Pana, a tutaj jestem przekonany, że, wiara i pobożność i wrażliwość na to, co Pan Bóg daje w tym czasie, no, wymaga mimo wszystko pewnej powagi. Powagi, tak, ale mówię, że ten uśmiech jest w oczach. On też jest, chodzi o taką radość. Teraz przy maskach mamy łatwiej to zobaczyć. Tak, nie wiem, czy tam nam się coś nie denerwuje komórka, że już mamy 33 minuty, ale jeszcze tak na koniec zapytam, jakieś marzenia na przyszłość? Ja wiem, że biorąc pod uwagę słuchaczy, takie najogólniejsze to oczywiście kwestia świętości. No nie da się ukryć. Spotkałem w swoim życiu Jana Pawła, spotkałem Matkę Teresę i teraz mam wielką radość, że są moimi orędownikami, bo w to wierzę. Ale jeżeli chodzi o marzenia, to proszę mi wierzyć, naprawdę, biorąc pod uwagę na przykład mój kontakt z młodymi w różnych etapach ich życia, to takim marzeniem moim jest chociażby to, co tutaj mówiliśmy o szkole mojej. Ja marzę i życzę wszystkim młodym, żeby oni nie mieli wątpliwości, że wtedy, kiedy wchodzą w jakiś czas, podejmują decyzje, żeby mieli taką jasność i taką pewność, że to, na co się decydują, to jest to, co rzeczywiście jest dla nich ważne. Przede wszystkim oczywiście w tym też jest wpisana wola Pana Boga. A biorąc pod uwagę moją posługę, to na pewno wielkim marzeniem jest to, żebym zawsze potrafił pomagać ludziom w tym, co po ludzku będzie do nich przemawiało, no, ale daj Boże, żeby właśnie nie był celebrytą, tylko świętym. Żeby dawać ale świętym im celebrytą też mam. Żeby dawać im rzeczywiście to, co to, dlaczego jestem. I chciałem zostać księdzem, a teraz uczestniczę
w kapłaństwie Chrystusa już w stopniu pełnym. Czyli co, będziemy zachęcać do odwagi młodych ludzi, do odwagi podejmowania też tej nieodwracalnej decyzji, bo dzisiaj nie ma mody. Wszyscy mówią, że ze wszystkiego się mogę wycofać, ale nie, to tej nieodwracalnej decyzji, czy to też z zawarcia związku małżeńskiego. Już nie chodźcie na tą kocią łapę, nie wiadomo ile, ale też czy życie konsekrowane, czy życie duchowne. Nie bójcie przede wszystkim, się. Sprawa jest prosta. No, jeżeli weźmiemy to założenie, że jesteśmy w rękach Pana Boga i że On nami prowadzi i prowadzi w nas to wszystkie swoje dzieła, to tylko z Nim one będą miały wyjątkowy znak, wyjątkowe świadectwo. Jeżeli jesteśmy przy młodych, to jeżeli już skoro listopad, to w październiku ma się odbyć, ufam, że się odbyła, beatyfikacja w Asyżu tego 15-letniego młodego chłopaka, nazywanego geniuszem komputerowym. Człowieka, który umierając na białaczkę, pienając 15 lat, mówił z głębokim pokojem, że on swoje życie oddaje za papieża i za Kościół. Dla mnie to jest rzecz tak niepojęta, kiedy patrzę na swoje życie, już trochę starsze, kiedy patrzę na wielu młodych, jak oni odkrywają różne rzeczy. To tylko jest dla mnie znakiem, że można. Że kiedy człowiek odnajdzie w sobie taką przestrzeń spotkania z Panem Bogiem, to on poprowadzi. Księże biskupie, na zupełny koniec zacytuję, ponieważ jeden z artykułów, gdzie posługę księdza biskupa podsumowywano, mówi tak, że ludzi urzekło takie ludzkie oblicze kościelnego hierarchy. To jest o księdzu biskupie. I ja pozwolę sobie życzyć w imieniu swoim i naszych widzów, żeby księdzu nigdy to nie przeszło. Żeby tak zostało. Ale kiedy się pojawia słowo hierarcha, to ostatnio byłem w jednej parafii, gdzie młodzież dziękowała za bierzmowanie, powiedziała ekscelencjo. Następnego dnia jeszcze raz byłem w tej parafii, bo to było takie spotkanie wizytacyjne i ta jedna z pań, która była też w sobotę, mówi, księże biskupie, ale mieliśmy problem w rodzinie. Nasz młodszy syn mówi, mamo, co to znaczy ekscelencjo? I potem oczekiwał, żeby też do niego tak mówić. Tak więc te piękne słowa, jeżeli one zbliżają, jeżeli pomagają nam być rzeczywiście wspólnotą tego pięknego ludzkiego oddania, jeszcze związaną z Panem Bogiem, to po prostu radość. Wielki Bóg zapłać za tę rozmowę. Spróbuję wyłączyć, ponieważ nie zawsze ten pilot działa. Ale pozdrawiamy serdecznie. Serdecznie. Niech Bóg błogosławi. Bóg zapłać z Panem Bogiem.